Zakłady Mięsne Grot zapraszają na sezon grillowy bez azotynu sodu. Rozkoszuj się pysznymi produktami stworzonymi specjalnie z myślą o nieskazitelnym grillu. Kiełbasą bez E, kaszanką, kiełbaskami parzonymi ekstra, kiszką ziemniaczaną oraz wieloma innymi produktami. Dostępnymi tylko w delikatesach mięsnych Grot, mieszczących się w Zgierzu przy ulicy Gałczyńskiego 32D, Tuwima 20, Długiej 10 i Aleksandrowskiej 13/15. Grot. Przyjemność grillowania bez azotynu sodu. Jest poniedziałek, 4 maja, Klaudia Muszyńska, zapraszam na pierwsze w tym tygodniu wydarzenia Telewizji Centrum. A dziś w programie m.in. o niesprawnym kolejkomacie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Próbuję się któryś tydzień dostać po prostu do rejestracji, no i nie mogę. Oraz o tym, jak Zgierzanie obchodzili uroczystości majowe. To symbol naszego kraju, z tego słyniemy. Tak jak gdzieś widać biało-czerwone flagi za granicą, już wiadomo o nasi bliscy i to jest takie najbardziej rozpoznawalne. Pomysłowość członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza nie zna granic. W budynku magistratu zorganizowano debatę, której głównym tematem było to, czy celebryta z reality show może być wzorcem do naśladowania. Teza tyleż śmiała, co przewrotna, ale właśnie o sprowokowanie do emocjonującej dyskusji chodziło. W niecodziennym pojedynku na argumenty udział wzięła Emila Okupska. Wydawać by się mogło, że w budynku Urzędu Miasta porusza się same poważne kwestie – planowanie budżetu czy przyjmowanie sprawozdań. Tak większość Zgierzan wyobraża sobie sesję Rady Miasta. Jednak młodzieżowi radni urozmaicili rutynowe prowadzenie dyskusji o niecodziennego bohatera. Co było głównym tematem debaty? Dzisiaj się spotykamy na debacie organizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta Zgierza pod tytułem Trypson, idol, wzór, autorytet. Paweł Trybiński, znany jako Trypson, był bohaterem popularnego programu reality show. Na jego przykładzie młodzi rajcowie zastanawiali się nad rolą, jaką celebryci oraz idole pełnią w życiu nastolatków. Swoje opinie na ten temat wyrażali zarówno uczestnicy debaty, jak i eksperci. Każdy z nas ma jakiegoś idola, jakiegoś celebrytę, który chciałby naśladować, którego bardzo lubi, którym się interesuje. I myślę, że to jest ważne, ponieważ chcieliśmy porozmawiać z młodzieżą, to jest debata, w której będziemy cały czas rozmawiać tak naprawdę z osobami na widowni. Mamy nadzieję, że spodoba im się temat i przybliżą sobie. Poznają lepiej, kto to jest celebryta, kto to jest idol, ponieważ to jest bardzo duża różnica. Celebryta to w ogóle jest pojęcie bardzo złożone i są celebryci tacy, którzy w jakiś pozytywny sposób mogą wpływać, ale są też ludzie, którzy po prostu są... Może czasami albo wykorzystywani, albo sami chcą wykorzystać swoją postawę, pozycję do tego, żeby coś zdobyć, ale no, idą po trupach, nie patrzą na innych i to też jest trochę smutne, że tak bywa. Osoby niezaznajomione z tematem miały możliwość pogłębienia swojej wiedzy o świecie celebrytów i osób związanych z show biznesem. Debata przybrała bardzo otwartą formę. Każdy uczestnik mógł swobodnie zabrać głos i wyrazić swoje zdanie. Ta debata ma taką formę, że można będzie w trakcie zmieniać zdanie, a prezentacje, które Młodzieżowa Rada przygotowała, mają na to wpłynąć. Okazuje się, że młodzi ludzie, uczniowie, uczennice zgierskich szkół bardzo chętnie rozmawiają, bardzo chętnie włączają się do dyskusji. W momencie, kiedy już oswoją się z miejscem, bo niektórzy są pierwszy raz w tej sali i ona pewnie budzi w nich jakiś niepokój i dystans, to jeżeli się już z tym oswoją, to bardzo chętnie uczestniczą, bardzo chętnie mówią, mają bardzo dużo do powiedzenia i uważam, że musimy jako osoby dorosłe ich słuchać. Sami młodzi uczestnicy z entuzjazmem odnosili się do niecodziennego pomysłu debaty, zwłaszcza, że nie spodziewali się rzeczowej dyskusji na tak błahy, wydawać by się mogło, temat. Wydaje mi się, że jest to temat trochę zaskakujący tak naprawdę, bo nikt z nas nie zastanawiał się i tak naprawdę nie spodziewałam się, że na taki temat można zrobić poważną debatę. Uważam, że to jest bardzo takie dobre dla młodzieży, ponieważ możemy porozmawiać, przyjść, poznać innych ludzi. Tego typu przedsięwzięcia angażują młodych ludzi, kształtują ich zdanie na określone kwestie i ich światopogląd. Debata umożliwiła im wymianę cennych uwag, a jak wiadomo, burza mózgów dostarcza nie tylko dobrej zabawy, ale także uczy wyrażenia własnego zdania na publicznym forum. Na relacje z tej dyskusji zapraszamy tuż po wydarzeniach.
Kolejki pod powiatowym urzędem pracy tworzą się każdego dnia już od godziny 7 rano. Sposobem na usprawnienie obsługi petentów miało być zainstalowanie automatu z numerkami. Jednak w myśl zasady lepsze jest wrogiem dobrego, kolejkomat stał się obiektem frustracji i protestów bezrobotnych, którzy, jak miało to miejsce za PRL-u, organizują się w komitety kolejkowe. Kolejkomat to urządzenie, które ma ułatwić funkcjonowanie instytucji, w której się znajduje. To także sposób na poprawę jakości obsługi interesantów. Głównym jego zadaniem jest usprawnienie przepływu informacji i pokonanie chaosu podczas obsługi petentów. Tylko jego sprawne działanie pozwala na osiągnięcie oczekiwanych efektów i odejścia petenta z zadowoleniem. Jednak nie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu. Jego klienci skarżą się na sposób, w jaki on funkcjonuje. Numerków jest trochę mało. Często jest tak, że przychodzimy koło 9:00, już nie ma numerków, szczególnie do rejestracji. Próbuję się któryś tydzień dostać po prostu do rejestracji, no i nie mogę. Oprócz tego petenci z Gierskiego PUP-u zwracają uwagę, że często w godzinach porannych wydawana jest zbyt mała liczba numerków. Kolejkomat, który miał wspierać organizacyjnie działania instytucji, wywołuje niezadowolenie interesantów, którzy pojawiają się około godziny 9:00 i odchodzą z niczym. Często o tej porze już niemożliwym staje się dostanie biletu. Urzędnicy tłumaczą jednak. Jeżeli tych numerków nam tutaj brakuje, osoba przychodząca jest informowana, czeka do, powiedzmy, no, do momentu, kiedy nie obsłużymy wszystkich osób z numerkami, bynajmniej i z rejestracji internetowej, i z numerków, które są wyciągane na bieżąco, my później osoby obsługujemy w dalszym ciągu, czyli nawet te osoby, które nie posiadają numerka, a nie byłybyśmy w stanie obsłużyć w danym dniu, otrzymują informację, tak zwaną karteczkę, że w danym dniu został klient przyjęty, że zweryfikowano mu dokumenty i dostaje również swój termin do wprowadzenia danych. Zdaniem urzędników pracujących w Powiatowym Urzędzie Pracy alternatywą pozostaje skorzystanie z systemu internetowego. To jednak zdaniem korzystających ze wsparcia w poszukiwaniu pracy mieszkańców też nie działa bez zarzutów. System odmawia sprawnego funkcjonowania. Nie jest to jednak koniec bolączek, o jakich mówią bezrobotni. Kolejkomat to jest porażka. Nie było kolejkomatu, było dużo sprawniej, dużo szybciej. Przychodziło się, brało się żółtą kartę, był dzień, na godzinę się wchodziło, był spokój. A tam w kolejkach się stoi po 2 do 2,5 godziny. Że panie siedzą i zapominają nacisnąć, żeby numerek był wyczytany. Ja stoję już tu 10 minut, nie ma nikogo w kolejce i stoję dalej, numerek nieczytany. Na te uwagi urzędnicy PUP-u również odpowiadają, broniąc kompetencji i skuteczności osób pracujących w instytucji. Każdy klient obsługiwany jest indywidualnie, potrzebuje różnie czasu. Jeden potrzebuje 5 minut, drugi 20 minut na obsługę, więc nie ma takiej możliwości, żeby panie siedziały i nie wcisnęły numerka, tak, jeżeli widzą na monitorze komputera, że jest osoba oczekująca. Interesanci bronią swoich racji, a urzędnicy tłumaczą. Długi okres oczekiwania na przyjęcie jest dyktowany czasem, jaki trzeba poświęcić petentowi dla załatwienia jego spraw. I dobrze, jeśli na takie wsparcie można liczyć, bo to oznacza, że w ogóle uda się w kolejce stanąć. Kłopotów związanych z ilością wydanych numerów na ten moment rozwiązać chyba się nie da. Urząd ma swoje limity, choć i te przy odnotowanym w Zgierzu wysokim bezrobociu wydają się za małe. Zamiast zadowolenia klienta częściej można obserwować odejście z kwitkiem. Klasyczne spotkania w ogrodzie, grillowanie, wyjazd za miasto czy też piknik to sposób, w jaki Polacy najchętniej spędzają majówkowy weekend. Wszyscy ci, którzy wolno od pracy dni woleli spędzić w nieco bardziej uroczysty sposób, mieli do tego mnóstwo okazji. W końcu pierwsze 3 dni maja to nie tylko czas na rekreację, ale także, a może przede wszystkim, na wydarzenia o patriotycznym charakterze. Z naszą kamerą sprawdziliśmy, w jaki sposób Święto Pracy, Dzień Flagi Państwowej i rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji świętowali zgierzanie. Dzień 1 maja od zawsze był okazją do świętowania. W okresie PRL-u szczególnie uroczyście w tym dniu obchodzono Święto Pracy. Z upływem lat zrezygnowano z organizowanych pierwszomajowych pochodów przemierzających główne ulice Zgierza, chociaż wciąż w niektórych miastach w Polsce organizowane są defilady na wzór PRL-owskich. W naszym mieście od kilkunastu lat organizowane są wiece. W piątkowe popołudnie w pasażu Solidarności zgromadzili się członkowie lokalnego SLD oraz
sympatycy z Gierskiej Lewicy. Według nich samych to święto nie straciło na znaczeniu. W obliczu tych wszystkich patologii na rynku pracy, niskich płac, elastycznych form zatrudnienia, dla wielu osób faktycznie straciło. Ale trzeba pamiętać, że jest to też symbol. Symbol, który ma przypominać o godności, o wartości pracy, no i przede wszystkim o tym, że nie wolno zaprzestawać walki o tą godną pracę. W tym dniu, akurat dzisiaj, jest ciężko do świętowania, dlatego iż prawie 2 miliony jest osób bezrobotnych, 1 milion osób na umowach śmieciowych. To nie napawa optymizmem. Jak co roku podczas spotkania przedstawiono rezolucję, która zawierała m.in. postulaty odnośnie skrócenia kolejek do lekarzy, bezpłatnych leków dla bezrobotnych, emerytów oraz rencistów, czy wzrostu płacy minimalnej. Jeżeli chodzi o rezolucję, to oczywiście te postulaty lewicy nie zmieniają się od lat, które były eksponowane w czasie debaty sejmowej dotyczącej czy wieku emerytalnego, czy ilości lat pracy. Wracamy do tej starej koncepcji po raz kolejny. Mam nadzieję, że wcześniej czy później ona doczeka się skutecznego efektu. Dzień 1 maja to również rocznica przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Taki długi okres czasu może pozwolić na ocenę, czy przyjęcie członkostwa było rzeczywiście dla naszego kraju korzystne. Co by się stało, gdybyśmy w tej chwili zlikwidowali wszystko to, co zostało wybudowane w Zgierzu przez ostatnie 11 lat ze środków unijnych? I po odpowiedzi na to pytanie każdy sobie odpowie, jakby to miasto wyglądało i jakby na tym tle wyglądało to, co przez te 11 lat powstało. Bo trzeba brać pod uwagę przede wszystkim sprawy nie tylko polityczne, bo to jest polityka. Przez duże pieniądze, które dostaliśmy przez 11 lat w Unii Europejskiej w ramach funduszy unijnych, są to środki, na które żaden samorząd w Polsce nie byłby w stanie wygospodarować przez te lata ze swoich zasobów. W przyszłości jednak święto to może tracić na znaczeniu, a z uwagi chociażby na następujący po nim 2 maja, czyli Dzień Flagi. Święto to zostało wprowadzone w 2004 roku. W tym dniu organizowane są liczne przemarsze, manifestacje i defilady. W naszym mieście w uroczysty sposób święto to postanowił uczcić hufiec ZHP. Wtedy pokazujemy, skąd pochodzimy, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy z tego dumni. No i że cieszymy się, że ta flaga jest akurat w naszym państwie. No jest to symbol naszego kraju, z tego słyniemy. Tak jak gdzieś widać biało-czerwone flagi za granicą, już wiadomo o nasi bliscy. I to jest takie najbardziej rozpoznawalne, tak? I w ten sposób ulicami Zgierza przeszli harcerze, niosąc kilkudziesięciometrową flagę. Dzisiaj coraz bardziej jest widoczne. Ja z tego się ogromnie cieszę, że na prywatnych chociażby posesjach pojawiają się flagi państwowe, co bardzo cieszy, bo ludzie szanują tym, kim są do końca, skąd się wywodzą, jaka jest ich historia i to powinno być zawsze na pierwszym miejscu. W Zgierzu widzę, że jest bardzo dobrze. No. Chyba najdłuższa flaga w Polsce, przez harcerzy niesiona i przez mieszkańców Zgierza. Wiemy doskonale, że flaga biało-czerwona to symbol polskości, symbol niepodległości i powinniśmy, symbol patriotyzmu. Powinniśmy się bardzo utożsamiać z tym symbolem jako Polacy. Początek maja to również święto uchwalenia w XVIII wieku konstytucji, drugiej na świecie i pierwszej w Europie. W niedzielę 3 maja odbyły się miejskie obchody ustanowienia tego dokumentu. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny w Zgierzu. O oprawę muzyczną zadbała orkiestra Dęta z Góry Świętej Małgorzaty. A samo przyjęcie konstytucji to jedno z najważniejszych świąt w historii Polski. Był to rok 1791. Społeczeństwo polskie, czyli ówczesna, w rozumieniu ówczesnym oczywiście, czyli szlachta, podjęła z własnej inicjatywy próbę naprawy państwa i właśnie Konstytucja 3 maja, która już nadawała prawa miastom, była takim aktem, właśnie aktem podniesienia się narodu polskiego z upadku, w którym się znajdował od połowy XVII wieku, czyli od potopu szwedzkiego. Dzięki temu zapisowi dopuszczono do decydowania o losach kraju Rzeczpospolitej inne warstwy społeczne niż szlachta. Ograniczono również jej wpływ, a także zniesiono liberum veto. Niestety, ówczesna konstytucja obowiązywała nieco ponad rok. 3 maj to również święto Matki Bożej Królowej Polski. Z tej okazji w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej odbyły się obywatelskie obchody tego święta, w ramach których wystawiono wartę honorową i złożono kwiaty pod pomnikiem świętego Jana
Jana Pawła II, a następnie odbyła się projekcja filmu Dama poświęconego tragicznie zmarłej Marii Kaczyńskiej. Poświęcony świętej pamięci Marii Kaczyńskiej, pierwszej damie Rzeczypospolitej, ale nie tylko, bo całej rodzinie. Bardzo ciekawy rys historyczny. Rodzina bardzo z ciekawą historią. Wiele postaci w tej rodzinie jest ściśle związane z wydarzeniami historycznymi, no przede wszystkim tymi naszymi ciągłymi walkami z wrogami, z okupantem. I cała ta historia jakby oraz to, co się działo w czasie, kiedy była pierwszą damą, pokazuje, jak wspaniale był w tej rodzinie krzewiony patriotyzm, do czego dzisiaj no, chcemy nawiązywać, właśnie wskazując jako wzorzec dla obecnych pokoleń. Uroczystości majowe są jednymi z najważniejszych dla naszego kraju. Pobudzają one w nas ducha patriotyzmu. W przeszłości obchodzenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja było zabronione, co wiązało się z uniemożliwieniem obywatelom publicznego wywieszania symboli państwowych, chociażby flag. Dziś to przedstawiciele władz rozdają flagi na ulicach. Taniec to dla jednych rodzaj sportu, dla innych praca lub po prostu pasja. To również sposób komunikacji, dzięki któremu możemy porozumiewać się bez słów. Dlatego o tańcu mówi się, że jest uniwersalnym językiem. W zeszłym tygodniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tańca. W naszym mieście postanowił go odpowiednio zaakcentować Spółdzielczy Dom Kultury SEM, który na co dzień jest tanecznym zagłębiem. Międzynarodowy Dzień Tańca obchodzony jest co roku 29 kwietnia. Święto ustanowione zostało w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. Dzień ten wybrano na pamiątkę chrztu wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcy Europejskiego Teatru Baletowego, francuskiego tancerza i choreografa. Z okazji tego dnia artysta związany z tą sztuką przygotowuje orędzie adresowane do tych, którzy uprawiają i kochają taniec. A w tym roku takie przesłanie jest Sidi Larbi Herkoui, to jest tancerz i choreograf belgijski, który mówi: celebrujcie niekończącą się choreografię naszego istnienia. To jest bardzo górnolotnie, bardzo pompatycznie. Również w Spółdzielczym Domu Kultury niezwykle uroczyście obchodzono ten dzień. I tak na sali głównej swoje umiejętności zaprezentowały takie zespoły jak Iskierki, Mała Fantazja, K2 Junior, Kodeks, Małe K2, Fantazja, Alter Ego, K2 Junior, K2 Kadra. Jednak, aby w przyszłości stać się naprawdę dobrym tancerzem, to już najlepiej treningi zacząć od najmłodszych lat. Tym sposobem do zgierskich grup tanecznych uczęszczają już nawet dzieci 5-letnie. Dzieciaczki tańczą, znaczy są jakby w grupie tańca estradowego, czyli uczą się jakby na początku wszystkich technik tanecznych, z tym, że no w tym wieku to bardziej na zasadzie koordynacji ruchowej, zabawa przy muzyce, czyli taki układ dyskotekowy. Także dzieciaczki mają zestaw kroków przy takiej rytmicznej muzyce, tak żeby przekazać swoje emocje rodzicom w miarę równo, chociaż powiem szczerze, no to wymaga lat. Jednak, aby w przyszłości stać się naprawdę dobrym tancerzem, to już najlepiej treningi zacząć od najmłodszych lat. Tym sposobem do zgierskich grup tanecznych uczęszczają już nawet dzieci 5-letnie. Można się wyszaleć, że możesz pokazywać swoje pasje. I możesz pokazywać to, co lubisz robić w wolnym czasie. W tańcu bardzo fajne są kroki i to, że jak ja przychodzę, to można się wiele nauczyć dzięki tańcu i rozwijać swoje emocje. Często taniec kojarzony jest z masą wielu wyrzeczeń, wielogodzinnymi i wyczerpującymi treningami. Bez tego nie ma sukcesów. Jednak nie dla tancerzy w Spółdzielczym Domu Kultury. Taniec to dla nich przede wszystkim źródło radości. Trzeba umieć bans, czyli takie bujanie się i taki slide, taki jakby przejazd coś po podłodze. I najlepiej, nie wiem, po prostu być sobą. Jeśli chce się tańczyć hip-hop, trzeba być na luzie. Trzeba też być rozciągniętym jednocześnie. To trzeba po prostu chcieć. Trzeba przyjść i spróbować, bo inaczej się nie dowiesz, czy w ogóle
umiesz tańczyć. Z pewnością moda na taniec przeżywa swoją drugą młodość, a to po raz kolejny dzięki popularnym programom telewizyjnym. Jak twierdzą psychologowie, posłanie dziecka na lekcje tańca od najmłodszych lat pozwala na rozwój takich cech jak odwaga czy cierpliwość. Również jak żaden inny sport pozwala na przełamywanie barier, a także pomaga nawiązywać i utrzymywać kontakty między dziećmi. Nie czekajmy na ten jeden dzień w roku, starajmy się zgłębiać sztukę tańca przy każdej możliwej okazji. Uroczyste otwarcia sezonu motocyklowego stały się już zgierską tradycją. Po raz kolejny, 2 maja, grupa Czarne Orły wzięła udział w mszy w intencji wszystkich motocyklistów, a następnie ulicami Zgierza w paradzie nierzadko droższych od samochodów dwuśladów przejechała na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie uświetniła rodzinny piknik. Ryk silników rozległ się na terenie Zgierza. Motocykliści wraz ze swoimi maszynami stawili się tłumnie, świętując oficjalne rozpoczęcie sezonu. Choć na co dzień prowadzą zwyczajne życie, oddają się pracy i rodzinie, to 2 maja zjednoczyli się, aby pokazać mieszkańcom naszego miasta swoją wspólną pasję. To jest rozpoczęcie stylu życia tak zwanego naszego motocyklowego, gdzie każdy z nas ma swoje prywatne inne życie, inne sprawy, gdzie się spotykamy i wspólnie pojeździmy, gdzieś coś zwiedzimy, porozmawiamy i tak się nawiązuje różne kontakty. Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej parady motocyklowej ulicami Zgierza. Wśród uczestników byli obecni nie tylko mężczyźni odziani w charakterystyczne skórzane kurtki, ale także przedstawicielki płci pięknej, które także podróżują na motocyklach. Rzeczywiście dziewczyny na motorze robią wrażenie, ale myślę, że zaraz widać jakby, że coraz więcej dziewczyn jeździ i to jest całkiem fajne. Mimo tego, że ludzie się nie znają osobiście, jednak to jest taka fajna społeczność. Na drodze motocykliści zawsze wszyscy się pozdrawiają, więc myślę, że chodzi o taką jedność i taką no w zasadzie grupę ludzi niekoniecznie znajomych, ale mimo wszystko jednak jakichś tam powiązanych. Rozpoczęcie sezonu było połączone z nabożeństwem, podczas którego kapłan modlił się w intencji motocyklistów, a także poświęcił pojazdy. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie bezpieczeństwa, co podkreśla także reprezentant zgierskiej policji. Są osoby doświadczone, które jeżdżą i dobrze sobie radzą i przewidują, co się może wydarzyć na drodze, ale jest też dużo młodych motocyklistów, którzy jeżdżą bez wyobraźni i ulegają bardzo często wypadkom. Więcej się szkolili, przewidywali, więcej ostrożności w tej jeździe mieli, tak? I bezpieczeństwa, żeby tutaj patrzeć na tą drogę i przewidywać, co się może wydarzyć. W ramach zlotu zorganizowano liczne atrakcje pod postacią areo i motopikniku. Rodziny wraz z pociechami wykorzystały majówkową pogodę do dobrej zabawy razem z motocyklistami. Najmłodsi goście bawili się na dmuchanym, wesołym miasteczku, a także brali udział w licznych warsztatach. Rozpoczęcie sezonu motocyklowego jest imprezą cykliczną, więc w przyszłym roku możemy spodziewać się kontynuacji tej tradycji. A na koniec wydarzeń informacja sportowa. Bardzo dobrze zakończył się weekend majowy dla piłkarzy Boruty Zgierz. W środę, 29 kwietnia, wygrali mecz kolejnej rundy wojewódzkiej Pucharu Polski, pokonując w Nieborowie tamtejszego Orła 2-1. Tym samym Zgierzanie zrewanżowali się Orłowi za porażkę 2-4 w meczu 4. Ligi Grupy Łódzkiej sprzed 4 dni. Tym razem nasi piłkarze byli zdecydowanie lepsi od gospodarzy i przez cały mecz kontrolowali wydarzenia na boisku. Bramka zdobyta przez Krzysztofa Baszczyńskiego już w 2 minucie ustawiła grę. Chaotyczne ataki gospodarzy nie dawały im żadnych punktów. Druga połowa meczu zaczęła się również pomyślnie dla Boruty, bo już w 47 minucie niezawodny Krzysztof Baszczyński poprawił wynik na 2-0. Przebieg drugiej połowy spotkania utrzymywał się na podobnym poziomie co pierwsza część. Nieskuteczne ataki Orła wpłynęły na spokojną grę Boruty, która w dogodnych sytuacjach kontratakowała. W końcówce meczu bramkę dla gospodarzy w 84 minucie strzelił Radosław Kuciński, ustalając ostateczny wynik na 2-1. W kolejnej, już półfinałowej rundzie wojewódzkiej Boruta spotka się 13 maja na swoim stadionie z trzecioligową Omegą Kleszczów. Kolejnej radości swym kibicom piłkarze Boruty Zgierz dostarczyli w minioną niedzielę. Na swoim stadionie pokonali w meczu 4. Ligi Grupy Łódzkiej lidera rozgrywek zespół Ners Poddębic 1-0. Satysfakcja tym była większa, ponieważ nasi piłkarze od kilku spotkań grają w osłabionym składzie. Z powodu kontuzji nie grają Damian Antosik, Rafał Niewiadomski, Krystian Ilnicki i Mateusz Wójcik. A na żółte kartki pauzuje Patryk Pietrasiak. Młodsi koledzy na szczęście godnie zastępują nieobecnych.
co pokazał niedzielny mecz, który był bardzo zacięty i wyrównany. A boruciarze pokazali, że nie boją się lidera i kandydata do awansu do trzeciej ligi. Ner Podnębice swoją grą spowodował, że zgierska drużyna ruszyła śmiało. Choć do przerwy nie padła żadna bramka, to w 55. minucie niezawodny w każdym wiosennym meczu Krzysztof Baszczyński zdobył bramkę na wagę 3 punktów. Desperackie ataki Poddębiczan nie przyniosły już efektów do końca meczu, a końcowy gwizdek przyniósł radość drużynie ze Zgierza i kibicom na trybunach. To długie zwycięstwo Boruty Zgierz w rundzie wiosennej i 3 cenne punkty na jej koncie. Najbliższy mecz czwartej ligi Boruta zagra w sobotę 9 maja w Przedbożu z tamtejszą Pilicą, a na stadionie przy ulicy Wschodniej zapraszamy w niedzielę 17 maja, gdzie gościć będziemy zespół Zawiszy ze Żgowa. Dziś w wydarzeniach to już wszystko. Już za chwilę w imieniu Emilii Jokubskiej zapraszam na relację z debaty zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta Zgierza. Zachęcam także do oglądania naszych programów dostępnych na naszej stronie internetowej oraz w serwisie YouTube. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam w środę o 18:30. Ja dziękuję już za uwagę i życzę miłego wieczoru. Może jestem naiwna, ale wierzę w bajki. Umieram. Cóż za piękny film. Lepszy niż w Nowym Jorku. Niesamowity. Pierwszy dzień wiosny. W porządku. Wybacz. Przegrani dymają do domu piechotą. Cały świat. Hello. Cześć. Dino Bambino. Tonton, ton, te tatilo, te tatilo. To jest niebo w gębie! So if you're feeling down and out, and your head is filled with doubt, chill out, stay cool, relax, let go. Chill out, stay cool, relax, let go. Dawaj, Trevor. Bo ja wierzę w miłość. Miłość spowoduje, że odłożymy broń, politykę, obawy i uprzedzenia i z pomocą miłości wszystko naprawimy. Let go.